Dawajcie z nami na wycieczkę po nowej siedzibie Red Bulla. Red Bull zrobił sobie nowe biuro i dzisiaj idziemy po raz pierwszy je zobaczyć. A dodatkowo będziemy jeździć tam na rowerach. Będą tutaj dzisiaj różni zawodnicy się kręcić z Red Bulla. Właśnie przygotowują chłopaki motor od Maćka Janowskiego. Będziemy kręcić tutaj krótkie filmiki do wewnętrznej prezentacji tego biura dla pracowników. Także trochę się tutaj pokręcimy i pokażemy wam coś ciekawego. Pokazana na obrazkach historia Red Bulla w Polsce. W 1995 roku została sprzedana pierwsza puszka. 2005 statystycznie każdy Polak sięgnął po Red Bulla, czyli pewnie 39 milionów puszek zostało sprzedane. Najważniejsze wydarzenie rowerowe. Jaka ta chopa była duża. Yo. Musimy być cicho, bo już pracują tutaj niektórzy. A tutaj się można wyspowiadać. On tam na pewno puści bąka i umrze. Chcesz się wyspowiadać? To jest dopalenie papierosu? Nie, to jest budka taka, że co ja sam gadał, to nic nie słychać. Słychać mnie? Słychać mnie? A teraz? A, no, to by było to. Oczywiście nagrywamy mega dużo ujęć, mega długo to trwa, a w filmie, który chłopaki potrzebują, temat rowerowy będzie trwał całe 6 sekund, więc znowu tutaj o każdy detal trzeba zadbać. Zabukowałem nam gaming room do 14. Na wejściu minęliśmy się z Tazem i Neo, czyli czołówką, nie wiem czy polską, czy światową, ale na pewno z 15 lat temu byli moimi guru w CS-a i spotkaliśmy ich na wejściu, więc na pewno tutaj grali i też byśmy pograli. Grałem w CS-a dawno temu i nie zabijali. Z noża. Słabe staty. Kosa z noża w plecy. No znaleźć, ale po prostu sobie... Prezent. Mierda. Naklejki można też? Naklejki. Kosa naklejki. Chcesz tą niebieską brać? No. A co, ty chcesz? Nie. Chciałem, ale oddaję ci ją, bo jestem dobrym bratem. Gitta niebieska czy dziwna? Gitta będzie lepsza. Serio. No, tutaj jest tajny magazyn ciuszków, które przeznaczone są tylko dla zawodników Red Bulla, więc wybieramy kilka czapek i będziemy mieć czapki. I na Allegro. Na Elixa. Myślałem, że to dla żołnierza jakieś zbroje. To jest torebka dla... Wow, to jest kobiet. Z tego zrobione. Tyle aluminium.
No to mamy tu pomieszczenie do przyjmowania gości i tam są kaski sportowców Red Bulla z Polski. Zobaczmy. Zobaczmy z bliska, jakie dokładnie. A to co? Andrzej Bargiel. On ma taki kask? I tu gdzieś przedzwonił. Patrzcie, jak przywalił. Patrz! K2 2018. No to jest wtedy, kiedy zjeżdżał z K2, tak? Nie jestem pewien. Tu jest mój kask. Miałem tutaj kiedyś na kasku taki motyw mapy wysokościowej. Teddy Błażusia z Megawattu 2016. Fajniutki. I tam jest Jarek Hampel z 2011, kiedy zdobywał Mistrzostwo Świata indywidualne w żużlu. Tutaj mamy Kubę Przygońskiego z Dakaru z 2017. Patrzcie. No i nie wiem, czy znacie Paulę Gorycką, cross country. Ci w cross country w ogóle to są troszeczkę, że lecą takie traski bez żadnych ochraniaczy. Nie wiem czemu. Czy to chodzi o aerodynamikę, czy o co? Żeby był większy hardcore może. Oprócz tego w nowym biurze jeszcze zawiśnie motor Teddy'ego, mój rower z Rampage'a. I nic więcej nie wiadomo. No i kończymy dzisiejszy dzień. Fajny, ciekawy dzień. Niestety padał deszcz i nie polatamy na kazurze, tak jak planowaliśmy. No ale przynajmniej tutaj porobiliśmy jakieś triczki na flacie. Więc dzień jest ok. Elo! A, subskrybujcie! Subskrybujcie!